Dzień dobry, cześć. Bierzemy się do golenia. Holly Cole, Jamestown Gentleman. Takie mydełko. Nie miałem go jeszcze. Nie goliłem się nim. Tak wygląda. Zapach taki delikatny. Nic mi nie przypomina. Zbliżone jak wszystkie te Holly Cole'y. Mówię, one bardzo niewiele się od siebie różnią zapachowo. Nie trafię chyba na takie, które mi przypadnie. No, do gustu tak super. Inaczej, nie jest zły, ale nie jest to coś, co mówię, gdybym ściągnął z półki sklepowej, nie widział, co to za produkt i wąchał. No to byłby kolejny produkt, który pachnie dla mnie w jakiś tam sposób, ale nie w sposób, który by mnie zachęcił. Przerzucone do miseczki, wgniecione na dno. Pędzelkiem, którym będę dzisiaj wyrabiał to mydełko, jest Simpsons Chubby 2. Trochę go wycisnę. Coś takiego. Już się biorę za wyrabianie. Chyba za mocno wycisnąłem, ale nic, będziemy widzieć, co się będzie. A, i zapomniałem, że Simpsons to jest przecież zżeracz mydeł. To nie wiem, czy nie za mało tego mydełka wyskrobałem i przerzuciłem tutaj do miseczki. Przede wszystkim na pewno muszę troszkę wody, albo nawet jeszcze drugą łyżeczkę tej wody tutaj przelać, bo za mocno wycisnę ten pędzelek. No i co? Zarost 3-dniowy i ciut. Więc będziemy widzieć, jak to golenie będzie szło. Po goleniu powiem, co będę używał. Na razie po prostu, no nie mówię, wezmę coś tam z półeczki. Mówię, ciekawi mnie to mydełko, to znaczy powiem, ciekawiło mnie do momentu, kiedy go otworzyłem i powąchałem. No, licząc, że trafię na taki zapach, który będzie fajny, dla mnie fajniejszy. Ponieważ co do ciekawienia mydełkiem, to powiem tak, no jestem przekonany, że chyba będzie dobrze, tak jak z wszystkimi tymi Holly Cole, bo one są dobre, fajne, lubię te mydła, za jakość lubię, a bardzo lubię za jakość, a za zapach po prostu tylko lubię. No. Dobra, powiem tak, pędzel mi zjadł całe to mydełko, wszystko w ten pędzelek weszło. Zobaczymy, czy mi wystarczy w ogóle tego mydełka. W każdym razie wyrobiło się ładnie. Zmoczymy twarz, nałożymy troszeczkę mydła na twarz i będę wycofał brzytwę. Tym bardziej, że ostatnio cały czas goliłem się tutaj przed wami maszynkami. Notabene ostatnia maszynka, którą się goliłem, czyli ten niebieski West Coast Shaving, przypadła mi do gustu, bo fajnie mi ogoliła. Mam ochotę się jeszcze raz tak ogolić dla po prostu drugiego golenia nią i drugi raz użyć tej żyletki jako drugie golenie i sprawdzić, czy też się sprawdzi, bo powiem, fajnie mnie dogoliła ta maszynka za pierwszym razem, jak się nią goliłem przed wami, i powiem, spodobała mi się, bo naprawdę fajnie to golenie przeszło i nie ukrywam, ale spodobało mi się to. Fajna maszyneczka, jak dla mnie oczywiście, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi tu o maszynki, to jednak tutaj brzytwę można polecić jeszcze, tak jak mówię, brzytwa ostra to praktycznie sukces z głowy. Ale z maszynkami to mówię, to, że mi ona będzie pasowała, to nie znaczy, że komu innemu spasuje. Co do mydełka, chyba tak samo, troszkę muszę zmoczyć, na pewno tak samo jak wszystkie te Holly Cole. Bardzo fajne, bardzo fajnie się nakłada na twarz. No tylko mówię, zawsze zapominam, że jak biorę tego Simpsonsa, to muszę troszeczkę więcej go jednak nabrać. Tym bardziej, że ja lubię więcej piany na twarzy, a on w siebie jak wsadzi tą pianę, tak trudno potem z niego tą pianę tak wydostać.
Oczywiście jak ręką nacisnę, to bez problemów, ale ale jednak zawsze troszkę więcej. Ja mówię, od przybytku głowa nie boli. Fakt, marnotrawstwo, ale... Dobra, przetrę ręce, szukam brzytwy, bo wiecie co, nie wiem gdzie... A, wiem gdzie dałem brzytwę. Wacker Chevalier 6/8, przewecuję. Przewecuję i lecimy z koksem. I będziemy widzieć, co będzie się działo. Chwilę tą brzytewką się nie goliłem i ogólnie długo nic przy niej majstrowałem. Mówiąc majstrowałem, myślę na ostrzeniu, chyba będę musiał niebawem ją tak po prostu odświeżyć, nie dlatego, że ona jest tępa, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam jak ona jest, ale idzie dobrze. Ale wiele brzyt odświeżałem, więc i tak sobie myślę, tą bym pojeździł troszeczkę po kamieniu 12 tysięcy. Oprócz tego już dawno nic z tych rzeczy nie robiłem, więc tak w celu odnowienia, przypomnienia sobie, czy ja w ogóle potrafię jeszcze tak podoszyć brzytewkę. Mydełko idzie bezproblemowo, niczym nie różniące się od holikuty, które dotychczas się goliłem, czyli i poślizg, i jakość tej piany. Bardzo fajna, czyli jednym słowem holiko. No. I tak, z ciekawostek powiem wam. Kolega Henek F2, który też ma swój kanał na YouTubie i który jest powiedzcie mi kim jest. Jest na forum brzytwa.org. Jak zwykle zrobił mi prezent i wysłał mi kilka kosmetyków. Prosiłem go jeden kosmetyk, bo kosmetyk dostępny w Stanach, a on mi kurde balans wysłał tych kosmetyków parę. Dwa kremy do golenia, dwa aftershave'y, nawet trzy kremy, jeden polski, Polenę. Trzy kremy z tą poleną i wysłał mi tą rzecz, o którą go prosiłem tak naprawdę, i tylko miała być ta rzecz. No ale jak to Heniu, zawstydził mnie znowu, a ja jak to ja chętnie przyjąłem taki prezent. Więc Heniu, wielkie dzięki. Dzisiaj użyję jednej wody po goleniu.
No powiem Wam tak, mydełko, nic nie będę mówił. Po prostu, holy cow. Więc będziecie zdani na patrzenie na mnie, jak się golę. Bo niczym to mydełko nie różni się od poprzednich mydełek holy cow, którymi się goliłem. Czyli jak dla mnie jest bardzo fajne. Bardzo fajnie mnie goli. Dobra. Pierwsze przejście za nami. Moja twarz się czuje jak po mydełkach holy cow, czyli bardzo fajnie. Film delikatny pozostawia. Całkiem przyjemnie. Dobra. Drugie nakładanie mydła. I zapach, powiem Wam, taki delikatny, przyjemny. Nie zachwyca mnie, troszkę zmoszczę ten pędzel. Nie zachwyca mnie, ale też mnie nie jakoś odstrasza od tego mydła, czy zniechęca. Po prostu. Po prostu zapach. Dobra. Jadę z następnym przejściem. A więc, tak jak mówię, zwiesiłem się, tak jak mówię, parę mydełek jest, więc będę je od razu, jak widzicie, robię poprawki na szyi. Parę mydełek jest, więc będę się golił nimi. To są tak naprawdę, to nie są mydełka. To nie są mydełka, tylko to są kremy. To są kremy w tubkach. Widzicie, no nie wziąłem na górę. Więc nie pokażę, ale... I są to typowo rzeczy z amerykańskich takich sklepów. Sieciówek typu Walmart, typu, nie wiem, Jewel. Czyli takie bardzo łatwo dostępne. No bardzo fajnie. Więc zobaczymy, co jest grane. Jak to będzie szło tymi kremami, jak się będą wyrabiać. Czy znowu jakieś zaskoczenie nas spotka, a dokładnie mnie, i się okaże, że się nie będą chciały pienić na przykład, będą do nakładania ręcznego. Więc będziemy widzieć.
Fajnie. Mydełko cały czas delikatnie pachnie, jest wyczuł. O, zrobiłem sobie takie już małe pyknięcie. Podrażnienie. No i super. Kończymy drugie przejście, płuczemy twarz i lecimy z trzecim. No powiem wam, po drugim przejściu całkiem fajnie. Jak to brzytwą. Jak to brzytwą, czyli bardzo, bardzo fajnie. Mydełko też bardzo fajnie, bez zmian. Mydła Holico są mydłami takimi miękkimi, więc takimi jak plastelina. Więc tak one taką mają po prostu strukturę. Konsystencję. Dobra. I lecimy z trzecim przejściem. Od razu tutaj tak. O. No jest fajnie. Tu też jest fajnie. Jeszcze tu jest takie miejsce. Chyba sobie zbyt mocno docisłem. No zaraz się okaże, czy zbyt mocno docisłem, czy mi coś zaraz nie wyskoczy. No chyba tak, widzicie, taka kropeczka, nawet dwie, ale to już typowo moja wina, bo chciałem po prostu się idealnie dogodzić na tej szyi. Ale jest buzia super dogolona. Druga strona i kończymy, nawet chyba poprawek nie trzeba będzie robić.
No kurde. Muto. Muto, proszę Państwa. Płuczę brzytwę. Wycieram do sucha. Spłuczę twarz. No trochę sobie jakiś taki podrażnień robiłem. Zrobiłem. To jest tak, jak człowiek przestaje się godzić brzytwą i goi się tylko maszynkami, potem się musi znowu przestawić. A oprócz tego, tak jak mówię, po goleniu maszynkami troszkę mi ten zaraz inaczej odrasta niż przy brzytwie. I najgorzej to, że zimna woda nie chce lecieć. Dobra. Mydełko, jak każdy to Holy Cow, zostawia taką fajnie ożywioną twarz. Więc fajnie, taką troszeczkę lekką, taką mięsistą, fajną twarz zostawia. Dogolony jestem. Oj, patrzcie. Aqua, Velva, Mask, Aftershave. Coś takiego. Takiego sprzęta. Mam Aqua Velvy, ale mam niebieskie. Więc takiej, chyba już przez to pachnie, więc takiej nie miałem. Tradycyjny zapach, nie rewelacja, chyba niebieski bardziej mi się podoba. Otwór do lania jak z butli. O, o cholera, poczekajcie, żeby mi nie wykapało. Teraz twarz troszkę zapiekła, tak jak mówię, w paru miejscach podrażnienia sobie zrobiłem, ale dogolony jestem świetnie. No fajne uczucie Wam powiem, kurde. Fajne. Bardzo tradycyjny zapach. Dużo bardziej niż ten niebieski. To jest bardziej ten zapach, szczerze. Nie jest jakimś zapachem, który mi się podoba. Choć ostatnio zauważyłem, że ja coraz częściej... Nie kapię nic z tego? Że ja coraz częściej używam takich tradycyjnych zapachów, ale myślę, że podobałby się wszystkim tym, co nie jest tak... mocno podobna, ale mimo wszystko tym, co lubią warsy, tym, co lubią jakieś takie brutale poleny, bo jest podobny, Wam powiem. Bardzo, bardzo tradycyjny, można powiedzieć, że podchodzi pod dziadkowy. No jednak niebieski jest dużo bardziej w moim guście. I dlatego dzisiaj miałem wziąć Aqua Di Parma, tą emulsję po goleniu, ale wezmę Myrsole, jakoś mi się wydaje, że z tym zapachem bardziej mi się zgra, więc jeszcze dajemy troszeczkę tego, żeby już była fajna kanapka. I tak też się stało. Bardzo fajne uczucie teraz po goleniu i ręce troszeczkę przepłuczę. I tyle, proszę Państwa. To tak konkludując, Holy Cow Jamestown Gentleman, kolejne bardzo dobre mydło. Ja wszystkie Holy Cow, żadne mnie nie zawiodło. Zapachy, nie moja bajka, ale nie znowu takie, które by mnie odrażały, które by mnie odrzucały, odpychały od tego mydełka. Jak najbardziej mogą być, no ale żałuję, że nie znalazłem takiego, który by mi pyknął, który o jest świetny i wtedy mógłbym tylko mieć jedno, tamto, bo zauważyłem, że wszystkie tutaj mają praktycznie takie samo działanie, więc potwierdziło się. Dobra, tak jak powiedziałem, kilka jakichś nowych mydełek dostałem, kremików dokładnie, więc będą następne golenia, no i będą z tamtymi kremikami, może mnie interesujące na przykład niż jakieś maszynki czy urządzenia do golenia, no ale nie mam żadnych takich nowych, więc będą to kremiki i ktoś, kto będzie chciał, to oczywiście zapraszam do oglądnięcia. A teraz Wam bardzo dziękuję za spędzenie czasu ze mną. Zapraszam oczywiście na forum brzytwa.org, zapraszam do siebie na kanał. Trzymajcie się, strzałeczka, hej, cześć.